serdecznie zapraszam do Galerii Sztuki Współczesnej na wystawę Marii Pinińskiej-Bereś pod tytułem Bańki Mydlane. Bańki Mydlane to też tytuł jednej z prac jednej z najoryginalniejszych artystek polskich XX wieku. Artystki, której tematy oscylowały wokół problematyki związanej z kobiecością. Bańki Mydlane to też zapis akcji stworzonej przez artystkę, której ślad mamy w galerii w postaci instalacji. Akcji, podczas której artystka, leżąc na łonie natury, ubrana cała na biało, na białej kołdrze autorskiej, w sposób bardzo zdecydowany wyznaczyła terytorium, które zajmuje. Sama decyduje o własnych wyborach życiowych i artystycznych. Nieprzypadkowo pojawia się różowa flaga, różowa chorągiewka, która w sposób dosyć bezpośredni łączy się z kolorytem ciała, swego rodzaju beztroską i w ogóle symbolizuje sztukę kobiecą. Artystka, leżąc na owej kołdrze, puszczała bańki mydlane, które są symboliczne, gdyż podobnie jak idealna jej zdaniem sztuka powinna być ulotna, krótkotrwała, a co najważniejsze, powinna być trwałym doświadczeniem, które w nas zostaje i rezonuje. Niezwykle ciekawa praca Marii Pińskiej-Bereś, zadająca dość przewrotne pytanie, bo tytuł to czy kobieta jest człowiekiem? Ta praca z 1972 roku jest niezwykle aktualna dziś. Dziś, żyjąc w świecie mediów społecznościowych, oczekujemy uwielbienia, oczekujemy lajków, a ta praca, ten kostium kąpielowy pokryty całusami, właśnie jak te lajki, pokazuje nam, że zwraca uwagę na problem. Czy to przelotne piękno powinno decydować o czyjejś wartości, o wartości kobiety, choć również mężczyźni tego doświadczają? Niezwykle interesująca praca mówi nam o tym, o ulotności piękna, o tym, że ta powierzchowność przemija, że kobieta to nie produkt, który traci swoją ważność. Seria ostatnich prac Marii Pińskiej-Bereś, pochodząca z lat 90., to Infantki. Prace powstały po
odwiedzeniu w połowie lat 80. jednego z wiedeńskich muzeów, gdzie artystka zobaczyła obraz Velázqueza przedstawiający infantkę Margaritę. Młodą dziewczynkę, która ubrana była w krynoliny oraz jej ciało było opięte gorsetem. Dziewczynkę, która pomimo swojego młodego wieku wyglądała jak staruszka, zamknięta trochę w złotej klatce kultury konwenansu. Zawieszony miała również dzwoneczek. Maria Pińska-Bereś porównała dziewczynkę do kozy i stwierdziła, że ona jest swego rodzaju poddawana tresurze. I te prace powstały ze swego rodzaju buntu. Buntu przeciwko opresji, która jest wywierana od setek lat na kobietach. Stoję przy trzech stojakach. Na tych stojakach rozstawione są partytury, nuty. Nuty zazwyczaj muzykowi pokazują, jak ma grać, jak ma odtworzyć cudzy utwór. A tutaj te partytury możemy przypuszczać, że są takim przepisem na życie. Ale czy ktoś chciałby otworzyć taką partyturę i zobaczyć, że jego życie będzie polegać na praniu, sprzątaniu, wychowywaniu dzieci? Myślę, że nie. Że każdy chciałby być wolny. I ten problem wolności i tego, żeby nie żyć pod czyjeś dyktando, jest dla Marii Pińskiej-Bereś jednym z podstawowych problemów. Mamy tutaj oczywiście wszechobecny róż. Partytury zostały wykonane z gąbki, są miękkie, delikatne, ale gdzieś pojawiają się pazury, gdzieś pojawia się wąż, a wąż przecież wiemy, podał jabłko Ewie. Więc to skonfrontowanie się z jakimiś planami, jakie ma wobec nas społeczeństwo, przyzwyczajenia, role. Tutaj Maria Pińska-Bereś pokazuje, że niekoniecznie musimy żyć wobec czyjegoś planu i grać z czyichś nut, że możemy sami decydować o tym, kim jesteśmy i co robimy.